kochani, bardzo serdecznie na kanale Bugi Silver i cieszę się, że jesteście ze mną. Dzisiaj, jak widzicie już po tytule, będzie Home Decor Haul, Haul Sinsay. I to będzie takie pierwsze wrażenie, dlatego że pierwszy raz zamówiłam produkty domowe z działu dom właśnie z Sinsay'a. Sinsay znam, ale tylko i wyłącznie jeżeli chodzi właśnie o ubrania. Natomiast jakiś czas temu Sinsay wprowadził do swojego asortymentu rzeczy do domu. I powiem Wam, że jestem podekscytowana, dlatego że sprawdzę, czy było warto, czy też nie. Czy jest to hit, czy jest to kit. Na pierwszy rzut oka, jak przeglądałam sobie stronę Sinsay'a, to bardzo skojarzył mi się z Primarkiem. Nie wiem dlaczego, ale ten dział dom, te wszystkie produkty właśnie skojarzyły mi się z działem home właśnie w Primarku. Do Primarka muszę się wybrać swoją drogą też za jakiś czas do Warszawy, w jakimś tam nieodległym czasie. Zobaczymy, może mi się uda. Natomiast dziś zapraszam na haul domowy Sinsay. Ocenimy sobie te produkty, sprawdzimy sobie, jak to wszystko wygląda. Powiem Wam, że ceny są naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjne. A jeżeli chodzi o wszystkie produkty do domu, to ja jestem na tak. Bardzo lubię kupować rzeczy do domu, ozdoby, dekoracje, gadżety. Uwielbiam. I jak właśnie przyglądałam sobie asortyment, stronę internetową właśnie na sklepie Sinsay, no to powiem Wam, że było w czym wybierać. Zaczynamy. Mam tutaj ogromne pudełko. Wszystko będę Wam tutaj szybko pokazywać. Może i nie szybko. Pierwsza rzecz, która bardzo mi się spodobała i jeżeli chodzi o te lampki, lampiony, to one są już dość pospolite, możemy je znaleźć naprawdę w wielu sklepach. Natomiast zazwyczaj są czarne, brązowe, a tutaj połączenie takiej lampki z bielą i z drewnem bardzo mi się spodobało i to docelowo zamówiłam właśnie na nasz duży stół jadalniany. On jest drewniany, więc myślę, że fajnie to będzie wyglądało i muszę tutaj tylko włożyć baterie, bo potrzebne mi są baterie i to nie jest lampion, to jest lampka, czyli wrzucamy baterie i ta tutaj żarówka pięknie nam się świeci. Stwierdziłam, że coś takiego fajnie może wyglądać właśnie na naszym stole. Także mamy taką lampkę a la lampion. I jeżeli chodzi o ten produkcik, kosztowała 25,99. Widzicie? Sinsay Home. I to naprawdę bardzo mi tutaj podchodzi pod Primark, właśnie dział domowy, tak jak Wam mówiłam. Także 25,99. Gdzieś tam na pewno Wam, jak mi się uda, albo wrzucę przebitkę i pokażę, jak ta lampka świeci już na swoim docelowym miejscu, albo pewnie zobaczycie gdzieś na Instagramie czy we vlogu. Także podoba mi się i pierwsza rzecz, jestem na tak. Tutaj Wam muszę pokazać coś, na co się skusiłam właśnie dla Nelci, dla mojej córy, dlatego że bardzo dużo pięknych kocyków było do wyboru i dla nieco większych, i dla młodszych. I jak zobaczyłam jeden kocyk, to stwierdziłam, no nie, ten kocyk muszę zamówić i muszę go sprawdzić. Spójrzcie tylko na ten kocyk. Przepiękny, mięciutki kocyk z tęczami. Wygląda naprawdę pięknie i jego cena to 19,99, 20 zł za taki piękny kocyk. Także było naprawdę mnóstwo tych kocyków do wyboru, a to w serduszka, a to słuchajcie, w mopsy chyba, w jakieś tam unikorny, jednorożce. Ja natomiast stwierdziłam, że ten motyw tęczy, taki miętowy kocyk jest po prostu przepiękny, więc wybrałam jej taki kocyk, jest bardzo miły w dotyku, przyjazny, więc czy na drzemkę, czy do zabawy, czy po prostu przykryć ją, jak będzie miała drzemkę, no piękny jest, po prostu piękny, mięciutki, także tutaj zdecydowanie kolejny produkt, który powiem Wam, jestem na tak. Dobra, oczywiście, jeżeli mnie znacie, to doskonale wiecie, że ja wszędzie, gdzie jestem, muszę kupić kubki, muszę sprawdzić kubki. No i tak było i tym razem, słuchajcie, zamówiłam dwa kubki, ale jak je zobaczyłam, no to stwierdziłam, no, bierę. Tutaj mamy kubek i słuchajcie, był dostępny ten i jeszcze biały, choć najbardziej, znaczy nie, ten najbardziej mi się podobał, biały też jest super, ale był jeszcze czarny z napisem coś tam o kawie, więc też go chciałam wziąć, ale już nie było. Więc skusiłam się na ten ze względu na jego piękny, miętowy kolor, taki letni. I ten kubeczek kosztował 7,99, więc cena po prostu wow. No wiecie, że ja lubię kubki, chociaż ostatnio, słuchajcie, nawet miałam tak, że przyzwyczaiłam się do jednego kubka i cały czas piłam z jednego kubka kawkę.
To jest u mnie niespotykana rzecz, bo ja bardzo lubię zmieniać kubki. Także taki piękny kubek, 7,99. Proszę bardzo. I kolejny kubek, już Wam pokazuję. My Cup of Tea, biały. Też jest śliczny, z takim błyszczącym napisem. Dobra, rzucam. Z takim błyszczącym napisem, zobaczcie, śliczny. I był właśnie jeszcze czarny, złotym, ze złotym napisem i coś tam było napisane o kawie, ale był niedostępny. 7,99. Wielkość jest świetna, lubię taką wielkość kubków, jest fajny, ma duże uszko, także no za taką cenę już się nie mogę doczekać, aż wypiję w nich kawkę bądź herbatę. Kolejna rzecz, którą też kupiłam, dlatego ze względu na dobrą cenę, bo mój kosz na owoce już tak wygląda słabo, dawno go kupowałam, więc przydałoby się już go zmienić. I ten kosz, słuchajcie, kosztował 15,99, 16 zł, ale jest naprawdę bardzo fajny. I wydaje mi się, że właśnie wykorzystam go po prostu na owoce. Nie jest on dość duży, ale no takie koszyczki, paterki, tak? Możecie wykorzystać tak naprawdę na różne rzeczy, co tam Wam w duszy gra. Także śliczny, złoty, na pewno mi się przyda. Co mnie bardzo zszokowało, to ceny pościeli. Dlatego, że ja, no to nasze łóżko tutaj, kupuję pościel 200 na 220 i te pościele są bardzo drogie ogólnie, bo to jest dość duży rozmiar. A tutaj pościeli naprawdę było multum do wyboru. Nie wiem jak z jakością, więc na pewno gdzieś tam we vlogach dam Wam znać, ale już Wam pokazuję pościel, na którą się zdecydowałam. Pościel z Sinseya, dwie poszewki, rozmiar 200 na 220, 100% bawełny, uwaga, uwaga, cena 59,99. Pościel 59,99. Jestem ciekawa, jak się sprawdzi. Zobaczcie, jaki piękny motyw, już też się nie mogę doczekać, aż ją założę. Taki piękny motyw tutaj, jakichś kwiatów, liści, bardzo ładna, prosta, myślę, że tutaj będzie bardzo mi pasować. Jeżeli chodzi o pościel, ja nie jestem jakąś tam wymagającą osobą, absolutnie nie. Nie mam jakichś tam, wiecie, wymysłów, fanaberii, jakichś swoich przekonań, nie. Ale no cena 60 zł jest naprawdę moim zdaniem bardzo dobra, jak na pościel, czekajcie. Dobra, pokażę Wam może, zobaczymy sobie właśnie razem poszewki na poduszkę. O, czekajcie. No nie ma co mówić, są bardzo ładne, minimalistyczne, proste, naprawdę super. Mega mi się podobają, pościel w dotyku jest przyjemna. No więc ta cena tutaj mnie bardzo zaskoczyła. No i mówię, kupuję, sprawdzę. Tutaj też nie będzie na pewno dla nikogo zaskoczenie, dla tych, co mnie znają, no poduszki, prawda? Albo poszewki, albo poduszki. Potrzebowałam wymienić poduszki w salonie, no i postawiłam na prostotę i klasykę. Bardzo lubię ten motyw, on już jest też mega oklepany, ale słuchajcie, poduszka w cenie 19,99 to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra cena, jak na poduszkę, wyglądają fajnie i myślę, że właśnie u nas w salonie ożywią, będzie ładnie to wyglądać na naszym narożniku. Także wzięłam dwie takie poduchy, proszę bardzo. Piękne są, wielkość jest świetna, także tutaj też absolutnie nie mam się do czego przyczepić. Miałam mi jeszcze dwie rzeczy, ale widzę, że są świetne, więc Sinsay, jestem na tak póki co. Także dwie takie poduchy i dobra, znikam na chwilę. Znikam. Jest i deska, drewniana, też potrzebowałam, mam dwie, ale potrzebowałam czegoś nowego, więc jak zobaczyłam, że jest taka deska, bierę. Deska kosztowała 25,99, jest świetna, drewniana, tutaj taki czarny element, deska jak deska, ale jest fajna, super wykonana, ładnie wygląda, także jestem zadowolona. I ostatnia rzecz, miałam na nią taki zacny plan, to jest kocyk. Kocyk, który jest przepiękny i kocyk, który w sklepach typu Homla i innych, myślę, że kosztowałby więcej. Cena to 39,99. To jest kocyk 120 na 140. Ja wiem, że na to łóżko jest za mały, bo to zasłanie jest 200 na 220, jest naprawdę ogromne. Ten kocyk wiem, że będzie za mały. Były przeróżne kolory, natomiast ja bym chciała właśnie do tej pościeli, zobaczcie, czekajcie, o tej, kwiatuszkowej, kocyk rzucić po prostu na końcówkę łóżka, gdzieś tutaj, na końcu, albo go tak fajnie rozłożyć, wiecie, no,
Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, natomiast o taki kocyk właśnie mi chodziło. On ma frędzelki, ma przepiękny szary kolor, wygląda naprawdę świetnie, przyjemny w dotyku, także czego chcieć więcej. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o mój haul, pierwszy haul Sinsay z działu home, z działu dom. I powiem wam, że jestem zachwycona, dlatego że te rzeczy naprawdę wyglądają dobrze. Zobaczcie. No są po prostu piękne, dlatego że ich ceny są również rewelacyjne i kuszące. Także dajcie mi koniecznie znać, czy robicie zakupy w Sinsay na dziale home, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy produkty się u was sprawdziły, czy rzeczy wam się podobają, czy w ogóle znacie. No ja powiem wam, że jestem bardzo zadowolona, także Sinsay, ogromny kciuk dla was, dlatego że produkty są śliczne, tanie i wydaje mi się spoko. To jest pierwsze wrażenie. Zobaczymy, jak się będą sprawować później, ale póki co jestem bardzo zadowolona. Za te wszystkie zakupy chyba tam wyszło 250, 60, coś takiego. Nie pamiętam dokładnie, także cena też naprawdę spoko, jak za tyle rzeczy. No i zobaczcie, te rzeczy są po prostu przepiękne. Także kochani, to by było na tyle. Raz jeszcze dziękuję wam za mile spędzony czas. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmików, to napiszcie mi na dole, jakie sklepy mam odwiedzić, gdzie zrobić haul zakupowy. To coś takiego będę wam nagrywać. Zostawcie łapkę do góry, jeżeli filmik wam się spodobał. Wciśnijcie czerwony przycisk subskrybuj. Ciśnijcie czerwony przycisk subskrybuj. Zostawcie komentarz, zostawcie ślad po sobie, bo to bardzo motywuje i wiecie, dodaje takiego pozytywnego kopa do nagrywania. Wiem, że tam jesteście i jest mi wtedy bardzo miło i przyjemnie. Także kochani, przesyłam buziaczki. Do następnego hejka, papa.